Proszę Państwa, no jak wszyscy wiemy, Leszek Miller i SLD zaproponowało całkiem niedawno powrót do 49 województw. Rozumiem, że to jest strategiczny wybór na rzecz kampanii do Parlamentu Europejskiego, bo przedstawiciele SLD już jeżdżą po byłych miastach wojewódzkich i proponują właśnie, że w tych miastach wywalczą, dla tych 31 miast wywalczą ponownie stolicę wojewódzką. Jak rozumiem, lada dzień będzie propozycja ze strony SLD zmian w konstytucji i przywrócenia przewodniej roli partii, tym razem już nie PZPR, tylko SLD. Można też zaproponować zmianę nazwy z policji, możemy wrócić do milicji, można reaktywować ORMO, też formacja, która się sprawdziła w dawnych czasach i tak dalej, i tak dalej. Jednym słowem, hasło SLD do Parlamentu Europejskiego powinno brzmieć, czy będzie pewnie brzmiało, komuno wróć. W związku z tym chcę powiedzieć Leszkowi Millerowi, że w lutym i w marcu działacze Twojego ruchu i kandydaci Twojego ruchu i Europy Plus do Parlamentu Europejskiego objadą 2500 miast gminnych, stolic gmin i miast powiatowych. I w każdym z tych miast przykleimy dokładnie informacje, ile te gminy, ile te powiaty stracą na reformie proponowanej przez Leszka Millera. To znaczy, ile pieniędzy trzeba będzie zabrać z tych nie tylko 16 obecnych województw, ale także z innych, właśnie tych 2500 miast gminnych i powiatowych, żeby mogły funkcjonować miasta wojewódzkie. I niech Leszek Miller będzie przekonany, że krok po kroku, od miejscowości do miejscowości, każdy się dowie, na czym polega oszustwo Leszka Millera w sprawie tych 49 województw. To będzie najbardziej totalna kampania w historii polskiego parlamentu, bo jeszcze nigdy żadne ugrupowanie w ciągu 2 miesięcy nie zrobiło 2500 spotkań politycznych. To jest element naszej kampanii do Parlamentu Europejskiego. Będziemy tam przedstawiali różne inne także nasze postulaty, ale nawiążemy do tego hasła właśnie komuno wróć Leszka Millera i przypomnimy i pokażemy, ile będzie kosztowało to każde miasto i każdą gminę, co proponuje SLD i Leszek Miller. Czyli rozumiem, że żadnej poważnej debaty na ten temat nie zamierzacie z nimi przeprowadzać. Bardzo tak. Poważną debatę, bo opartą na liczbach. Pokażemy dokładnie, z czym się wiąże. My mamy nasze propozycje. My uważamy, że trzeba wzmocnić gminy, że trzeba pozostawić obecne 16 miast wojewódzkich, ale także zlikwidować powiaty i wzmocnić przez to wszystkie gminy, te 2300 gmin, że na tym polega istota samorządności. To jest system tani, bo dwuszczeblowy wtedy, a nie trzyszczeblowy. O ograniczonej liczbie administracji, bo 16, a nie 49 województw. On jest tańszy, bliżej obywatela i pokazuje siłę, wzmacnia siłę gmin, które się najbardziej sprawdziły z tych wszystkich rozwiązań. Przypomnę także, że my proponujemy likwidację urzędów wojewódzkich i przekazanie tych zadań administracji centralnej na rzecz sejmików wojewódzkich, co dodatkowo wzmacnia właśnie pozycję samorządu w całym naszym życiu społeczno-administracyjnym. I ja jestem gotów do takiej poważnej debaty. Jeżeli SLD na to będzie w stanie odpowiedzieć innymi wyliczeniami niż te, które my przedstawimy, bardzo proszę, dyskutujmy o tym, ale jestem przekonany, że ich rozwiązania to są rozwiązania droższe i mają charakter wyłącznie resentymentalny. One się biorą z tego sentymentu do PRL-u. Właśnie do tego hasła komuno wróć. Ale Leszek Miller mówi, że ten pomysł powstał w wyniku spotkań z mieszkańcami właśnie tych miast, które kiedyś były w innym podziale administracyjnym Polski. I po prostu Leszek Miller i politycy SLD utrzymują, że realizują to, czego ci ludzie oczekują. No w 31 tak, miastach, dawnych miastach wojewódzkich, być może część obywateli tego oczekuje, chociaż ludzie oczekują inwestycji, miejsc pracy i pieniędzy, a nie tytułów i funkcji. To działacze SLD i PSL-u w swoim czasie, którzy być może znajdą zatrudnienie w tych nowych urzędach wojewódzkich, nowo-starych urzędach wojewódzkich, wspominają, jak to fajnie było być wojewodą w różnych tych miastach i jak byłoby fajnie zatrudniać swoich znajomych z własnego ugrupowania partyjnego na różne funkcje właśnie w tej administracji wojewódzkiej, ale my na to wszystko powiemy, ale 2300 mieszkańców innych gmin nie chce być okradzionych przez SLD Leszka Millera z pieniędzy i chce mieć obecne lub większe możliwości funkcjonowania. I na tym będzie polegała ta różnica zdania. Czy Miller się chce skoncentrować na tym, jak zrobić dobrze 31 miastom, a my 2300 polskim gminom. Jeśli trwają, jaki będzie ich finał?
Tak, rozmowy trwają, spotykam się nawet dzisiaj z tymi akurat dwoma paniami i decyzja nasza będzie przedstawiona 6, znaczy jedynki i listy będą przedstawione 6 lutego. Jesteśmy bardzo blisko zakończenia tych rozmów, trwają ostatnie, że tak powiem, szczegóły, ale nie tylko z wymienionymi przez panią osobami, także jeszcze z kilkoma innymi. Myślę, że państwa raczej zaskoczymy dosyć niespodziewanie, nie tylko tymi nazwiskami, które pani wymienia, ale także innymi. Ja jeszcze chciałam o umowy śmieciowe spytać. Nie mamy żadnych szczegółów, mamy tylko rzucony pomysł, ale Donald Tusk nagle uznał, że umowy śmieciowe trzeba ozusować. To zwiększy szarą strefę, czy jednak rynek pracy zdecydowanie poszerzy? Proszę państwa, no my przede wszystkim mamy daleko idącą propozycję reformy emerytury obywatelskiej, która w ogóle likwiduje ZUS. Likwiduje ZUS, czyli od wszystkich pensji w Polsce nie byłaby pobierana składka ani przez ZUS w imieniu pracodawców, ani przez obywateli. Nagle pojawiłyby się te pieniądze wolne. Co więcej, nie miałaby sensu ta dyskusja o umowach śmieciowych, bo wszyscy by nie płacili ZUS-u. To byśmy zrekompensowali o tą samą kwotę stawkami podatkowymi, oczywiście i VAT-em, i CIT-em, i PIT-em, ale to byłoby neutralne w tym sensie dla obciążeń podatkowych, bo byłoby dokładnie tyle samo pieniędzy, co zbiera dzisiaj ZUS. Tyle tylko, że nie od pensji, a zatem dla rynku pracy, bo tutaj głównie o tym mówimy, co zrobić, żeby rynek pracy ożywić, żeby było mniej szarej strefy, żeby ludzie zatrudniali ludzi na umowę o pracę, bo ta umowa o pracę to nie jest tylko składka ZUS, to są różne świadczenia, to jest zdolność kredytowa przede wszystkim do zaciągnięcia różnego rodzaju pożyczek i inwestowania w kraju. A zatem to, co my proponujemy, to zdjęcie składki ZUS-owskiej całkowicie jest prawdziwą walką z umowami śmieciowymi, bo naprawdę wtedy nie będzie miały sensu umowy śmieciowe. Donald Tusk jak zwykle robi rozwiązanie cząstkowe. No możemy oczywiście pójść dalej, ale to wtedy wymagałoby całkowitej zmiany w ogóle nie tylko kodeksu pracy, ale w ogóle prawa pracy w Polsce, żeby wszystkie te elementy wyłapać. Jak zwykle to jest nieprzygotowane, nie ma żadnych szczegółowych informacji. No to jest tak jak zawsze. No wie pani, ile już było tych różnych obietnic. My dyskutujemy, bo Donald Tusk uważa, no to jest taki windsurfing, wie pani, polityczny. Polega to na tym, że łapiemy jakiś temat, na chwilę wskakujemy na falę, która w związku z tym powstaje dyskusji o tym temacie, a potem spokojnie fala opada już. Za pół roku już nie będziemy dyskutowali. Czy my dzisiaj dyskutujemy o chemicznym kastrowaniu pedofilów? Nie! Dyskutujemy teraz o ustawie kolejną, której zrobił. Ilu jest chemicznie wykastrowanych pedofilów? Zero. Ilu siedzi w tym ośrodku odizolowania? Zero. No to teraz już nie dyskutujemy o tamtym, tylko wydajemy kolejne 50 czy ileś milionów na dyskusję na ten temat, czy będzie inny ośrodek niż tamten do izolacji tych już skazanych. Oczywiście za parę miesięcy, jak się okaże, tych skazanych jest tam kilku, będziemy dyskutowali o kolejnej sprawie z tym związanej. I tak samo jest z umowami śmieciowymi. No była dyskusja na ten temat jakiś czas temu. Pamiętacie państwo Solidarność, my, Anka Grodzka w naszym imieniu złożyliśmy duże propozycje nowelizacji. Nic w Sejmie z tego nie wyniknęło. Minęło kilka miesięcy, Tusk znów tę falę podnosi, wywołuje dyskusję na ten temat, a za chwilę to zastąpi Smoleńsk, bo Ławrow z Putinem oddadzą wrak Tu-154 i państwo będziecie transmitowali tą mszę smoleńską, będziemy dyskutowali o tym, czy Tu-154 to jest całun Lecha Kaczyńskiego, czy to jest pomnik, gdzie ten pomnik ma stanąć, w której miejscowości, czy w Warszawie, czy w Krakowie i czy po kawałku można to wziąć do wszystkich parafii w Polsce jako element świętości. Będą pielgrzymki z Radia Maryja przychodziły, modliły się pod tym wrakiem Tu-154. Państwo będziecie to pokazywali. Będzie dyskusja, będą przeciwnicy ulokowania tego w Krakowie, zwolennicy ulokowania tego w Poznaniu i modlący się, żeby kawałek był w Częstochowie. No i będziemy już o umowach śmieciowych, nie będziemy dyskutowali, będziemy mieli wrak Tu-154. Jak się tematem wraka Tu-154 zmęczymy, no to Donald Tusk zaproponuje dyskusję o wprowadzeniu euro w 2020 roku, kiedy już, mam nadzieję, nie będzie rządził.